Cześć, dawno mnie tu nie było, więc pragnę was poinformować, że oglądacie 13 już odcinek waszego ulubionego programu, czyli Flachy. Zapraszam serdecznie. Jak zawsze podaję wam tematy odcinka, to tutaj chciałbym tylko nadmienić, że dzisiejsza flacha jest wyjątkowa. Dzisiaj postaram się specjalnie dla was przeanalizować całe 3-tygodniowe święto sportu, które w niedzielę zaznało już swojego kresu, a tak poza tym porozmawiamy jeszcze o tym, jak to Japońska Federacja Skoków Narciarskich, organizując Mistrzostwa Japonii, próbowała zabić Ryoyu Kobe. Zapraszam serdecznie. A teraz stały punkt programu, czyli wasze pytania, które zadaliście pod ostatnim postem na Facebooku. Czy twoim zdaniem Kamil Stoch zasłużył na medal na dużej skoczni, czy dostał noty za nazwisko? Noty za nazwisko może dostać jakiś Austriak albo Niemiec, ale Kamil Stoch to jest stylista i bardzo ładnie skacze. Mnie bardzo się podoba jego styl, chociaż z tym wyjściem z progu to powiedzmy sobie szczerze, timing minus 50. Kto według ciebie po tym sezonie odłoży narty na kołek? Ja obstawiałbym kogoś z dwójki: Kraniec Damian, ewentualnie Jana Ahonen albo Simon Aman. Jak dobrze wiemy, Noriaki Kasai pragnie skakać do 90 i miejmy nadzieję, że nasi, czyli Stoch, Żyła, ewentualnie Stefanek Hula, skakali jak najdłużej i byli jak najdłużej w dobrej formie. To ma szansę wygrać rower. Ale mnie to gryzie i po prostu nie umie mi to przejść przez gardło. Dobra, powiem wam. Rower może wygrać wąsacz, rudy wąsacz Robert Johansson. Tym, którzy ten czas przespali albo strzelili focha na TVP, bo nie wyemitował im w tym czasie ich ulubionego serialu, zbieram takie ryje. Tortur. Pragnę przypomnieć, że wróciliśmy z Pyeongchang z dorobkiem dwóch medali, które dla nas zdobył Kamil Stoch. Jeden złoty, który obronił na dużej skoczni, oraz brązowy medal z konkursu drużynowego. Najwięksi wygrani igrzysk. Martin Fourcade, francuski biatlonista, pozgarniał 3 złote medale podczas igrzysk w Korei, przez co stał się jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w swojej dziedzinie. Francuz wygrał bieg pościgowy, bieg masowy oraz doprowadził sztafetę mieszaną do złota olimpijskiego. Marit Bjergen, czyli człowiek medal, biegaczka, wygrała w Pyeongchang 2 konkurencje, przez co kończy igrzyska w Korei z dorobkiem 8 złotych, 4 srebrnych i 3 brązowych medali zdobytych razem na wszystkich olimpiadach, na których startowała, oraz prześcigła tym dorobkiem takie sławy norweskiego sportu jak Ole Einar Bjerdalen i Bjørn Dæhlie. Holenderskie panczyny, 14 medali na 15 konkurencji plus zajęte całe podium w jednej z nich. Łyżwiarstwo szybkie w Holandii ma się bardzo dobrze, a Pyeongchang dobitnie to pokazało. Kamil Stoch po nieudanym konkursie na skoczni normalnej, polski skoczek obronił złoty medal na skoczni dużej, pokonując Andreasa Wellingera oraz Roberta Johanssona. Rosyjscy sportowcy występujący pod flagą olimpijską, czyli po prostu Ruscy, którzy z Korei przewożą 17 krążków, w tym złoto zdobyte w hokeju na lodzie mężczyzn. Norwescy sportowcy. 39 medali pozwoliło im wspiąć się na fotel lidera klasyfikacji wszechczasów, jeżeli chodzi o ilość medali zdobytych na zimowych igrzyskach olimpijskich. Niemieccy kombinatorzy norwescy. Nie było na nich mocnych w dwuboju, a w najbardziej prestiżowej konkurencji, czyli Gundersenie, Niemcy zajęli całe podium. Sean White, snowboardzista, dla którego igrzyska olimpijskie stały pod ogromnym znakiem zapytania po poważnym wypadku, zdobył złoto w konkurencji halfpipe. Najwięksi przegrani igrzysk. Manfred Milk po pierwszym przejeździe slalomu tracił 0,06 sekundy do podium, jednak upadek w drugim przejeździe spowodował, że Włoch musiał obejść się smakiem i medalu nie zdobył. Piotr Żyła, to nie jest sezon popularnego wiewióra, mimo tego, że jeszcze w Willingen stanął na podium i spekulowało się o tym, że może spokojnie wygryźć Maćka Kota z czwórki na konkursy na obu skoczniach, jednak z obiektami w Korei sobie nie poradził i wszystkie 3 konkursy oglądał tylko jako widz. Polskie biatlonistki, po cichu liczyliśmy na medal, jednak musieliśmy obejść się smakiem. Słabe strzelania i jeszcze słabsze biegi spowodowały, że nasze panie okupowały 2. i 3. dziesiątkę. Justyna Kowalczyk. Źle patrzyło się na męczącą się Justynę. Po cichu liczyłem, że nasza biegaczka będzie dreptać po piętach i kopać po kostkach rywalki i będzie plasować się w 1. dziesiątce, a przy słabości Kali, Bjergen, Parmakowski czy Diggins uda się jej urwać choćby jeden medal. Polskie panczyny. Jakże to frustrujące dla samych sportowców i nie tylko, gdy medalistki z ostatnich igrzysk zajmują
zajmują przedostatnie miejsce w finale biegu drużynowego. Zbyszek Brudka, który nie był w stanie pojechać na więcej niż na 30% swoich możliwości, też niewiele zdziałał. Lindsey Vonn, utytułowana narciarka, miała niemiłosiernego pycha w Korei i na rozstanie z igrzyskami zostaje jej tylko brązowy medal. Richard Freitag. Tak naprawdę to on, a nie Andreas Wellinger, miał być najgroźniejszym rywalem Stocha na obu skoczniach. Obniżka formy zniweczyła jednak jego plany. Daniela Iraszko Stolz, pierwsza kobieta, która przekroczyła 200 metr, niestety wróciła z Korei bez medalu. Karina Vogt, mistrzyni olimpijska z Soczi i obecna mistrzyni świata z Lahti, na tych igrzyskach niestety bez medalu. Plusy igrzysk. Stefan Hula za piąte miejsce w indywidualnym konkursie na normalnej skoczni. Polska drużyna skoczków za brązowy medal w konkursie drużynowym. Axel Lund Svindal, utytułowany Alpejczyk, wreszcie mógł poczuć się spełniony po zdobyciu złotego medalu w zjeździe. Marcel Hirscher, ten zaś ozłocił się dwukrotnie w superkombinacji i gigancie. Andreas Wellinger, po tym jak przegrał sam ze sobą w Row Air w zeszłym sezonie, wyciągnął wnioski i pokazał, że może być nadzieją niemieckich skoków na lata pełne sukcesów. Norweska drużyna skoczków. Aż dziw bierze, że pomimo wielu sław, skoków i ogromnej ilości medali olimpijskich zdobytych indywidualnie, jest to ich pierwsze mistrzostwo olimpijskie oraz niemiecka drużyna skoczków. Mimo dołka formy na początku sezonu i braku czwartego do zespołu, udało im się zewrzeć szyki i zdobyć srebro. Minusy igrzysk. Markus Eisenbichler. Niestety jego forma, choć dosyć stabilna, nie pozwoliła mu na występ w drużynowym konkursie skoków. Noriaki Kasai i Peter Preutz, którzy nie zdołali obronić medali zdobytych w Soczi, oraz pogoda. Wiało niemożliwie, ale o tym przecież wiecie. Przez wichury, jakie opanowały miasto, odwołano m.in. kilka konkurencji narciarstwa alpejskiego, biatlon, a w jednej z konkurencji snowboardowych niektóre panie nie dolatywały z rampy do zeskoku i lądowały na płaskim. Największe sensacje igrzysk. Robert Johansson, człowiek, który gdyby nie kontuzja Gangnesa i słabsza forma Fanemela, w ogóle by w Korei się nie znalazł, jednak odwdzięczył się trenerowi 2 brązowymi medalami i 1 złotym w drużynie. Ester Ledecka, okrzyknięta największą sensacją igrzysk, zdobywczyni złota olimpijskiego w snowboardowym slalomie równoległym pań oraz w supergigancie kobiet, który, przypomnijmy, trenuje od 2016 roku. Niemiecka drużyna hokejowa, skazani na pożarcie hokeiści z kraju mlekiem, miodem i lachem płynącym, przywiozą z Korei srebro. W drużynie brakuje super gwiazd, które możemy znać chociażby z NHL, ale jednak jako team potrafili sobie poradzić ze Szwecją w ćwierćfinale i z Kanadą w półfinale. Teraz przejdźmy do szczegółowej analizy zawodów, które odbyły się na skoczniach olimpijskich. Wszystko zapowiadało się dobrze. Na treningach Polacy brylowali. Balonik pompowany przez dziennikarzy, kibiców, influencerów i miernoty takie jak ja nie musiał pękać. Nadszedł jednak ten feralny dzień, który przeszedł do historii skoków jako parodia konkursu. Powiedzmy sobie coś na początku. Nie mówię tego jako typowy Janusz, którego boli dupa przez to, że Stoch i Hula nie zdobyli medalu. Tu chodzi o to, że od kiedy pamiętam, to wszystkie konkursy, czy to Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, odbywały się w miarę równych warunkach. Pamiętam, że podobne warunki były w Lahti 17 lat temu i wtedy szef zawodów miał jaja, by postawić się Hoferowi i przenieść konkurs z soboty na poniedziałek po upadku Goldbergera. Powiedzmy sobie szczerze, wiatr rozdawał karty. Wielu skoczków poddenerwowanych musiało przystępować do prób po kilka razy. Rekordzistą jest Aman, który z belki ściągany był 4 razy. 3 razy czerwone światło Sedlak zapalił Peterowi Preutzowi, przez co poddenerwowany skoczył 113 metrów. W ogóle zastanawia mnie to, czy jak Sepp Gratzer wymasuje ci suty tak, że staną, to nie ma dyskwalifikacji, czy jest? W pierwszej serii los i cała fisowska świta nie była przychylna Dawidowi Kubackiemu. Polski skoczek, puszczony w praktycznej całkowitej ciszy, skoczył ledwie 88 metrów, przez co stracił szansę na medal na skoczni, na której był jednym z głównych faworytów do jego zdobycia. W wywiadzie po skoku stwierdził, że... Wszyscy tutaj mają po minus 15, minus 17, ja dostałem minus 3 za wiatr z belką plus 3, no to... Sorry, no nie da się, z takiej niskiej belki, no nie ma szans po prostu.
tej samej serii fantastyczny skok oddał Stefan Hula. Popularny Stefanek skoczył 111 metrów i miał 5,9 punktu przewagi nad drugim ex aequo Kamilem Stochem i Johannem Andre Forfangiem. Jednak druga seria nie była już tak wspaniała jak pierwsza. Robert Johansson i Andreas Wellinger skoczyli po 113,5 metra. Pierwszy ukończył konkurs na miejscu trzecim, drugi zaś go wygrał. Kamil i Stefan, aby wygrać, musieliby skoczyć po 116 metrów, co dla mnie jest totalnym przegięciem pały. Przecież w kierownictwie konkursu był francuski działacz, który wręcz masturbuje się belką startową i gdyby mógł, obniżałby ją po każdym skoku. Zresztą Francuzi to jakiś dziwny naród. Samochody produkują cudowne, ale nic poza tym. Ale dobra, bo wchodzimy na tematy, o których nie mam za bardzo ochoty gadać. Hofer po konkursie stwierdził, że starał się, aby wszystko przechodziło zgodnie z planem i przepisami. Na takie gadanie mam tylko jedną odpowiedź. Borek Sedlak stwierdził po zawodach, że gdyby skończył je po pierwszej serii, Polacy byliby szczęśliwi. Tak, ta januszowo-cebulowa część naszego społeczeństwa na pewno uznałaby Vlas Tibora za dobrego ziomka, ale ludzie ze zdrowym rozsądkiem i choćby mikronem oleju w głowie wiedzą, że jak już na siłę chciało ono puszczać obie serie, to robiono wszystko, aby konkurs odbył się według dobrze nam znanych prawideł, to nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji, że skoczek prowadzący po pierwszej serii całej rywalizacji musiałby lądować na płaskim, aby zgarnąć medal. Moim zdaniem nie powinno się narażać zdrowia zawodników i nieważne, czy to Polak, Rusek, Niemiec, Kanadyjczyk, hamburger czy Bułgar. Belka przed skokami Johanssona i Wellingera powinna iść w dół i to przynajmniej o 3 pozycje. Dla mnie największym minusem całej tej rywalizacji było to, że podczas konkursu testowano nowy program do przeliczania współczynników za wiatr i za belkę. No szkurwa jego mać. Nie no, przepraszam, z pewnością gdybym miał monetyzację, to bym ją stracił, ale do testów takich rzeczy jest przecież Puchar Kontynentalny, FIS Cup, a nawet Puchar Świata. Przecież nie zaczęliśmy tego sezonu igrzyskami olimpijskimi. Były zawody w Zakopcu, w Wellingen, a nawet w Kulm. Tam można było to wszystko spokojnie przetestować. Za to wszystko wielki minus dla Hofera i Sedlaka. Tu już sytuacja była całkowicie inna. W treningach brylowali Norwegowie oraz Stoch. Kamil w każdym starcie na dużej skoczni, nie wliczając to w kwalifikacji, plasował się na podium. Jednak mnie przeszywał strach. Treningi treningami, kwalifikacje kwalifikacjami, jednak konkurs główny to inna para kaloszy. Oczywiście wszystko rozegrało się już w równych warunkach. Sedlak tylko 2 razy zapalił czerwone światło, ale to i tak nie spowodowało, że konkurs ciągnął się jak brazylijska telenowela na TV4. W przeciwieństwie do skoczni normalnej Stefan Hula nie zaprezentował się już tak dobrze, jednak skakał na tyle stabilnie, aby znaleźć się w 15 konkursu. Wspaniale znów skakał Wellinger. Młody Niemiec może tą imprezę zapisać do udanych. Srebro i złoto to nie lada wyczyn. Trzecie miejsce znowu padło łupem Roberta Johanssona. Skoczek, za którego miał wystąpić junior Marius Lindvik, skakał jak natchniony w obu konkursach, co przyniosło mu niebywały sukces. Kamil Stock, zdobywając 3. złoty medal olimpijski, dołączył do grona takich sław jak Birger Ruth i Matti Nykänen. Mam jednak małe zastrzeżenie. Kamilowi w każdej serii brakowało pół metra do metra. Wszystko nadrabiał notami. Jednak jak stwierdził później, oddał swoje najlepsze skoki i tego się trzymajmy. Jako mistrzowie świata w drużynie musieliśmy ten medal zdobyć. Przez pewien moment mieliśmy nawet szansę na srebro, jednak Kamil Stoch skoczył troszeczkę za blisko. Szczerze mówiąc, myślałem, że cała rywalizacja będzie odbywać się tak jak w Oberstdorfie i medale podzielą między sobą Słoweńcy, Norwegowie i Polacy. Jednak Paka Schustera potrafiła się ogarnąć i zdobyła srebro. Ale powiedzcie mi szczerze, kto myślał po Salt Lake City, czy po Turynie, czy po Vancouver, że w 2018 roku będziemy na tyle dobrymi skoczkami, nasza drużyna będzie na tyle dobra i na tyle stabilna i na tyle równa przede wszystkim, że będziemy bić się o medale na najważniejszej imprezie czterolecia. No kto? No ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale ludzie, przecież to jest brązowy medal. Powinniśmy się z niego cieszyć, jak Norwegowie cieszą się ze srebra. Jakoś w Valdifiemie płakaliśmy praktycznie ze szczęścia, ciesząc się z brązowego medalu. I to poniekąd dzięki Tomasowi Morgensternowi. Dlatego powinniśmy cieszyć się teraz, bo zdobyliśmy ten medal bez żadnej pomocy, bez niczyjej pomocy i moim zdaniem to jest wielki sukces naszych skoczków. Ale co ja tam wiem o skokach? Jak dobrze wiecie, że... Mądrzego to aż miło posłuchać, wie pan. Filip Wiśniewski, kłaniam się. Mam dziś bardzo mocny fragment flachy do skonsumowania, z czego zresztą się cieszę. Flacha, jak widać, słychać i czuć,
niezwykle, niezwykle długa. No, jest o czym mówić, wszak igrzyska w Pjongczangu już za nami, a ja zajmę się podsumowaniem konkursów skoków narciarskich na tejże imprezie. I nie przedłużając, zaczynamy od konkursu mężczyzn na skoczni normalnej K95. Myślę, że wobec tego konkursu mieliśmy troszkę większe oczekiwania, jeśli chodzi o ogólny występ Polaków. Może nie chodzi o samego Kamila Stocha, dlatego że w jego przypadku rzeczywiście wydawało się, że na skoczni dłużej są większe szanse na medal, na złoto. Okazała się ta prognoza prawdziwa. Natomiast jeśli chodzi o całą ławę Polaków, no to jednak ta skocznia normalna uchodzi za domenę podopiecznych Stefana Horngachera. I w pewnym sensie tak było, chociaż nie do końca. Czwarte, piąte miejsce dla biało-czerwonych. Czwarty Kamil Stoch, zasłużenie. Piąty Stefan Hula, niezasłużenie moim zdaniem, dlatego że w drugiej serii Stefanek według mnie został umyślnie, nieumyślnie, pewnie nieumyślnie, ale jednak przekręcony z tym wiatrem. Coś było moim zdaniem nie tak, ale na ile to są moje pobożne życzenia, na ile to może być autosugestia, czy sugestia na przykład od Adama Małysza usłyszana, no tego nie wiem. Natomiast skok wyraźnie wyglądał lepiej niż na początku, przy wyjściu z progu, niż po jego zakończeniu, a to jednak dość dziwna sprawa w przypadku tak ogromnego minusa, tam chyba minus 17,2 punktu było coś takiego. Tym zresztą minusem Stefan Hula przegrał srebro olimpijskie, już nawet nie brąz, ale srebro olimpijskie. Przypomnę, mistrzem olimpijskim Andreas Wellinger. I tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, Andreas Wellinger absolutnie zasłużonym mistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, prezentował się niezwykle pewnie i w treningach, szczególnie późniejszych, w kwalifikacjach, w seriach próbnych przed konkursem. Andreas Wellinger uchodził za faworyta numer jeden, nie zawiódł, jest to zawodnik naprawdę z mocną psychiką, który jeszcze w poprzednim sezonie musiał trochę okrzepnąć, ale w tym stał się prawdziwym killerem i może być bardzo trudny do zatrzymania, nawet w kontekście walki o kryształową kulę, ale tym się już nie zajmujemy. Drugie miejsce dla Johanna André Forfanga, chrzczonego przez komentatorów TVP i pewnie nie tylko Danielem i Johannem Forfangiem. No, błędy się zdarzają, absolutnie nie jest to jakiś powód do uzewnętrzniania swoich negatywnych emocji, po prostu można się trochę pośmiać. Johan André Forfang na miejscu drugim, na miejscu trzecim Wąsacz, także z Norwegii, Robert Johansson. Tu się wydawało, że Norwegowie nie będą tacy mocni, ponieważ oni uchodzą za lotników, ludzi stworzonych do skoczni ogromnych, do działania na wyobraźnię, czyli do atakowania mamutów. Okazało się, że na tej skoczni wyrobniczej, rzemieślniczej K95 potrafią sobie radzić równie dobrze. Szczególnie myślę, Robert Johansson był tu sensacją. Zawodnik, który wybitnie uchodzi za lotnika i gościa od przednich wiatrów. Co prawda te przednie wiatry miał w tym konkursie, ale skakał rewelacyjnie i myślę, że też poniekąd zasłużył sobie na ten medal. W ogóle, mimo że konkurs loteryjny, mimo że był to cyrk, mimo że oglądało się to fatalnie, a Simon Ammann zaczął swój skok w sobotę, tamtego czasu skończył w niedzielę, co jest, myślę, sytuacją bez precedensu. Zmarzł potwornie, tam katastrofalny mróz, gorzej niż teraz w Polsce chyba. Tak, da się, moi drodzy. To jednak ta trójka na podium miała sens. To nie była trójka, której nie można było wytypować. To była trójka naprawdę dobrze skaczących od początku na tej skoczni ludzi. Johansson bardzo dobrze się prezentował. Forfang zawsze jest groźny, zawsze może mu przynajmniej jeden skok wyjść. Tutaj wyszły mu aż dwa. Jest to zawodnik z ogromnym potencjałem. No i Andreas Wellinger tutaj nie będę się powtarzał. Nie, tylko Dawida żal. Tylko koni żal. W tym przypadku tylko Dawida żal, ponieważ był na tej skoczni, to jest jego absolutna domena, w wielkiej formie, a nie mógł odlecieć. Ale to wszyscy wiemy i tylko taki wniosek na przyszłość. Nic w sporcie, jak i w życiu nie jest pewne. Czasami można być najlepiej przygotowanym, a warunki zewnętrzne, czynniki zewnętrzne nie pozwolą nam na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu. Tak było w przypadku Dawida. I jedyne, co można zrobić, to zrobić to, co właśnie zrobił Dawid. Skumulować to w głowie, z głowy przerzucić do ręki i wyrzucić do śmieci, a najlepiej spalić na stosie.
i wrócić do swojej pracy, bo po prostu musi być lepiej. Tak po prostu w życiu jest. I było lepiej już na skoczni dłużej. Tutaj Kamil Stoch, faworyt do złotego medalu, wespół, myślę, z Andreasem Bellingerem. No i oni nie zawiedli, ponieważ oto mistrz olimpijski i wicemistrz olimpijski, Kamil Stoch mistrzem olimpijskim, Bellinger wicemistrzem olimpijskim, a podium uzupełnił Johansson. No, to już miało trochę większy sens, ponieważ i skocznia większa, to sens większy. Dawid Kubacki był chyba po pierwszej serii na miejscu piątym i mógł śmiało atakować podium. Zaatakował to podium, spróbował, nie udało się, ale chwała mu za to, że poszedł ryzykownie, że nie skakał zachowawczo, że chciał zrobić nawet więcej niż mógł. Nie opłaciło się, a mogło się opłacić i wtedy byłoby super pięknie. A tak, 10. miejsce. Stefan Hula już znacznie obniżył loty, jeśli chodzi o skocznię dużą, ale tego można było się spodziewać, ponieważ, no tak jak w przypadku Kubackiego, Hula właśnie uwielbia te mniejsze obiekty. Co ciekawe, w przypadku Kota jest dokładnie tak samo, tylko u Kota po prostu formy brak. Ja mówię formy brak, oczywiście to medalista też Igrzysk Olimpijskich, za chwilę do konkursu drużynowego dojdziemy, ale no jak na potencjał tego zawodnika, to trzeba sobie powiedzieć jasno, formy po prostu brak w całym sezonie. Także no ten konkurs piękny, Kamil Stoch nie zawiódł, Kamil Stoch pokazał, że mimo błędów na progu, mimo spóźnień na progu, ma po prostu najmocniejszą psychikę i w przeciwieństwie do innych zawodników, potrafi wygrywać w absolutnie każdych warunkach, szczególnie w warunkach we własnej głowie, bo ja nie wiem, jak on się czuł w tamtym dniu, ale skoki nie były najlepsze. Warunki też nie były najlepsze, a on wytrzymał. Znajdźcie mi drugiego zawodnika, który tak by wytrzymał. No może Andreas Bellinger w tej chwili, ale innego nie widzę. Kamil Stoch to jest legenda skoków. Kamil Stoch nie przeszedł do legend, nie trafił do tego panteonu po Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. On tam trafił znacznie, znacznie wcześniej. Teraz tylko dokłada, potwierdza i pnie się w hierarchii najwybitniejszych w historii. Gdzie go ta wspinaczka zaprowadzi? Nikt tego nie wie. Oby przed legendarnego fina, o jakim finie mówię, to mam nadzieję każdy fan skoków wie. I teraz konkurs drużynowy. Tutaj bardzo łatwa trójka do wytypowania, właściwie nie było żadnych wątpliwości przed konkursem, jaka będzie trójka, mimo że to tylko sport. Norwegia, Niemcy, Polska i można było tylko żonglować jak piłeczkami. No nie mam akurat tutaj piłeczek, ale można było żonglować jak piłeczkami sobie między tymi trzema reprezentacjami. Faworytem była Norwegia i nie zawiodła, chociaż po pierwszej serii wydawało się, że Niemcy szczególnie, my też, ale szczególnie Niemcy będą blisko. Jednak nie, jednak ta norweska siła, która absolutnie zasłużyła sobie na zwycięstwo, nie dała sobie odebrać złotych medali i jest to pewna logika i pewna ciągłość. W poprzednim sezonie to my byliśmy najlepszą drużyną, my wygraliśmy Puchar Narodów. W tym roku wygra ten Puchar Narodów na 99,9% Norwegia i też są złotymi medalistami olimpijskimi. Szapoba, rewelacyjna reprezentacja prowadzona przez rewelacyjnego trenera Aleksandra Sztekla. Natomiast rywalizacja między Niemcami a Polakami zacięta. Ja się spodziewałem, że Polacy zajmą trzecie miejsce dość pewnie, ale też dość pewnie przegrają ten srebrny medal. Uważałem, że Niemcy są jednak od nas lepsi. Byli lepsi, ale odrobinkę. Zdecydowały dwa skoki dwóch najlepszych zawodników tych igrzysk. Kamila Stocha i Andreasa Wellingera. Tym razem wygrał Wellinger. Ja w ogóle mam taką dość niewygodną teorię, że Kamil Stoch często w konkursach drużynowych spisuje się minimalnie poniżej oczekiwań, czy może inaczej, minimalnie poniżej poziomu z konkursu indywidualnego. Przegrał minimalnie z Wellingerem, trudno mieć do niego pretensje i byłaby to bzdura, no ale tym razem Niemiec górą. Na szczęście w indywidualnym było na odwrót, a myślę, że te indywidualne konkursy pamięta się lepiej. Poza tym ja uważam, że liczą się głównie zwycięzcy. Może nie tylko zwycięzcy, ale głównie zwycięzcy. A wszystko, co na miejscu drugim, trzecim, dla mnie ma znaczenie nie tyle marginalne, co dużo, dużo mniejsze. Więc dla mnie jedno złoto cenniejsze od trzech brązów. No, taka jest moja opinia. Możecie się z tym nie zgodzić. Nawet dobrze, gdybyście się z tym nie zgadzali. Może jakaś dyskusja się tutaj powije, narodzi. Natomiast, no cóż, no mają medale olimpijskie, także Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki. Myślę, że szczególnie w przypadku Stefana Huli piękna historia człowieka, który życie sportowe zaczął tak naprawdę po 30. I jeszcze słów kilka o konkursie pań. No tutaj, mimo potwornej też loterii, bo to były warunki niemalże bliźniacze do tych z soboty, w którą to sobotę rozgrywany był konkurs indywidualny K95 mężczyzn,
ale trójka żelazna w tym sezonie. Maren Lundby, Norweżka Katarzyna Althaus na miejscu drugim, Maren Lundby oczywiście mistrzynią olimpijską i Sara Takanashi nareszcie z medalem wielkiej imprezy indywidualnym, brązem, miejsce trzecie, także dużo, dużo się działo w powietrzu, ale na koniec nic się nie zmieniło. I tak samo u mężczyzn, skaczą wszyscy, a wygrywa igrzyska Kamil Stoch. Nie znam dokładnie całej sprawy, bo o całej sytuacji dowiedziałem się już po zamknięciu konspektu tego odcinka, ale puszczenie Ryoyu Kobayashiego w takich warunkach to czyste samobójstwo. Szczególnie po tym, co zrobił w Pjongczangu. Niektóre źródła podają, że był to skok na odległość 148 metrów, ale z tego co ja widzę, było to o wiele dalej. Z tego co pamiętam, na Okurajamie na odległości 148 metrów można wylądować z palcem w dupie, więc musiało to być pod 155 metrów, albo nawet i więcej. Niemniej jednak mam nadzieję, że skoczek ma się dobrze i nic mu się nie stało, nic nie połamał i dalej będzie mógł lać starszego brata po tyłku w kolejnych zawodach Pucharu Świata, które już w ten weekend w Lahti. Dzięki serdeczne za oglądanie, to był już 13, dosyć długi odcinek Flachy. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba, jeżeli tak, zostawiajcie łapkę w górę, dawajcie nam suby, dziękuję całej setce subskrybentów, która zasubskrybowała nasz kanał w okresie, kiedy nic nie wrzucaliśmy. Jesteście wielcy. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze sklecić i zmontować przed weekendem w Lahti. Jeżeli tak, to miejcie pewność, że w piątek albo w sobotę wleci nowa flacha. Także to była flacha numer 13. Dzięki za oglądanie. Cześć! We'll be right back.